Asura Abdurzakow, przede wszystkim wielkie gratulacje z powodu zwycięstwa. Jakie twoje pierwsze przemyślenia? Czy to był ten Szymon Dusza, którego ty się spodziewałeś? Bardzo dziękuję. Tak, widziałem, że będzie twardy, mocny. Widziałem, że nie uda mi się skończyć pierwszej, drugiej, bo był mocny. Ale planowałem skończyć tą walkę przed czasem, ale nie widziałem. Byłem gotowy na wszystkie trzy rundy. Chciałem bardzo skończyć przed czasem, bo z tego co wiem, on jeszcze nie przegrywał. Raz przegrał, ale przez duszenie pierwszy raz z tego co wiem. I bardzo zadowolony jestem. Miałeś do tej pory doświadczonych rywali, kolejny taki, znów sobie poradziłeś. Jak się czujesz? No jak widać, trochę obijany jestem. Odpocznę, zjem sobie dobrze i później będzie dobrze. Asur, nie pamiętam dokładnie tych słów, natomiast w wywiadzie Mariusza Olkiewicza z Kubą Borowiczem Kuba pokusił się o takie stwierdzenie, że trochę tego szczęścia nie miałeś i kilka z tych walk przegranych mogłeś wygrać. Też trafiłeś na mocnego Łukasza Harzewskiego. Czy przez te wszystkie walki stoczone ty już wiesz, jakich błędów nie popełniać? Jakie wnioski wyciągnąłeś przez ten cały czas? Z Łukaszem Harzewskim dobra walka była, ale zajechałem się z tą wagą. Później jeszcze raz, kolejny raz zrobiłem to 70 kg, za krótki czas dużo zbijałem. Moi trenerzy Arbi Szemajew i Anzor Ażyjo mówili mi, że nie damy rady na 70, bo na co dzień ważyłem 8,4 i za krótki czas był, żeby zbić tam sporo kilo. Ale no, organizacja powiedziała 70 albo rywal się nie zgadza i musiałem, przegrałem i już zmieniłem kategorię, no i 77 dobrze idzie, dużo nie zbijam, ale dobrze się czuję w walce, tak więc już 77 zostaje i idziemy po pas, mam nadzieję. O ile padnie taka propozycja, dałbyś rewanż Szymonowi? Zobacz, Byku, no po co rewanż? No, ja mam 5 wygranych rzędu, wszystkie kończyłem przed czasem, no i chcę zawalczyć o pas, pójść dalej. Mam nadzieję, że Szymon, no nie wiem, nie chciałbym już z nim walczyć, może kiedyś zobaczymy, nie? Tu masz kogoś na celowniku, na następny pojedynek? Tak, kto dzisiaj wygra walce wieczoru, kto będzie miał pas, kto zabierze ten pas, no z tymi będę chciał zawalczyć. Jeden i drugi, Oleksejczuk i Żeliński, to są bardzo dobre zawodnicy i z każdym z nich chętnie zawalczę. A jak obstawiasz? Ciężko, wiesz, dobra walka będzie na pewno, jednego i drugiego znam, nie chcę obstawiać, zobaczymy, walkę pokażę. Wiedziałem, że powiedziałeś coś do Don Casio, moglibyśmy wiedzieć co? Nie, tam znajomość zobaczyłem, podszedłem od tego, tam go widziałem, raz gdzieś widzieliśmy też, od tego podszedłem po prostu, dla żartów. Asur, Szymon miał bardzo oddanych kibiców tutaj we Wrocławiu, słyszeliśmy ich bardzo wyraźnie, powiedz mi, czy tobie to jakoś przeszkadzało przy wychodzeniu? Nie, Byczku, ja już ile razy walczyłem za granicą, ja walczę w Polsce, tak samo reprezentuję Polskę za granicą, tak więc tam żadnych kibiców, tylko moje narożniki, które ze mną są mój starszy brat i nawet z starszym bratem byliśmy ostatnio 2 miesiące temu w Kosowie, to mi nie przeszkadza. 3-0 w tym roku, więc jakie plany dalej? 3 albo 4, może 4-0 w tym roku. 4, to przepraszam. Jakie plany dalej? No tak jak powiedziałem, jak będzie propozycja od razu, walkę o pas, to bym chciał dobrze przygotować i zawalczyć o pas. Jak nie, idziemy zareprezentować Polskę za granicą, wygrać i później już zawalczyć o pas. Fajnie by było w Lublinie zawalczyć, kurde, całą halę byśmy mieli w Lublinie, tak więc zobaczymy. Jak to będzie? Czyli jeżeli nie dostaniesz walki o pas teraz, to planujesz kolejną walkę stoczyć poza Fenem. Dobrze rozumiem? No, jak tak. Myślę, że tak. Oni dadzą zgodę, jak będę miał dużo czasu na walkę o pas. Nie wiadomo, jak skończysz walkę wieczoru.
może ktoś dostanie mocną kontuzję, nie będzie mógł od razu wrócić, to wtedy chętnie chciałbym pojechać za granicą, zawalczyć, bo nie mam kontuzji, chyba na twarzy coś dobrze dostałem, ale to tydzień odpocznę i będzie dobrze. No słuchaj, czy ty gdzieś rozumiesz te głosy fanów, którzy nie godzą się gdzieś z tą decyzją Arbiego Szamajewa oraz Anzara Azijewa o tym, iż do walki z Mamedem Khalidowem nie będą przygotowywać Pudziana? Czy ty rozumiesz te komentarze, te głosy, że po 10 latach jednak powinni wyjść razem z Mariuszem? Nie, byku, ja rozumiem Arbiego i Anzora. Tak samo na przykład mój przyjaciel Georgi Esiawa walczy w 6-6 i tak samo mój brat też. Georgi i Arbi Soldajew to są jak dla mnie jak braci. Jakby oni mieli walczyć ze sobą, cały czas jestem z Georgim, cały czas ja u niego, on u mnie, codziennie razem trenujemy. To jakby on miał walczyć z Adamem Soldajewem, to jakbym poszedł z nim do narożnika? Ja bym nie poszedł, tak samo zrobili Arbi i Anzor. Ja ich rozumiem. Wczoraj właśnie Adam Soldajew wygrywa, natomiast Georgi Esiawa miał małe problemy zdrowotne, małe to myślę, że małe słowo, jeżeli walka została odwołana, czy to zaburzało ci jakoś koncentrację przed walką? Pogratuluję Adama Soldajewa, badal Dehebertiel. Gratulacje jemu, a Georgi Esiawa, przyjechałem do niego, jak miał ważenie, rano było dobrze, zrobił fajnie wagę, wszystko było w porządku. Zjadł i później jak zrobił kroplówkę i on tak naprawdę chorował 5 dni temu, nie wiem, to 5 chyba wychodzi, on tamtą sobotę chorował i przez tego jakoś, nie wiem, nie zagrało, ta kroplówka źle mu zrobiło, jak przyjechałem miał gorączkę 40 i on leżał, no nie mógłby wyjść do tej walki, ale wiem, że jakby on wszedł do tej walki, Adrian Kempa nie miałby w ogóle szans. Szacunek, dobry zawodnik, dobry chłopak, ale z Georgiem on nie miałby szans. Ale mam nadzieję, niedługo wróci. Teraz będziemy jeszcze przygotowywać z Georgiem, gdzieś pojedziemy, a jak będzie propozycja tutaj w Polsce, zawalczymy i Georgi siebie jeszcze pokaże. Co, Masur, przede wszystkim pozostaje ci gratulować, życzyć zdrowia, bo to jest oczywiście najważniejsze. Resztę tak naprawdę sam sobie wyszarpiesz w klatce. Gratulujemy. No bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, kto mnie wspiera, kto mi pomaga. Ciężko teraz wszystkich, ale wszystkim, kto za mnie kibicował, trzymał kciuki, bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękujemy.